dobre dla pożyczki, nie? No. Czekaj, bo też trzy pozycje mam jakieś. Dobra, koniec na 10. No tam nie wiem ile procent, ale tam parę procent było na plus dzisiaj. Dobra, tu euro, funt. No tu jest cały czas z tym, nie? Kogo nie było? No to jest w strefie zakupu. Tu dokładaliśmy. Tu jest dla mnie flaga, nie? Impuls flaga. No jakim? No bo było, wiesz co, no USD, jen, wiesz? No. Tu było fajnie, bo było pod spodem, nie? Pod te 2.1, nie? Było. I fajnie to wyglądało, nie? Ale no dzisiaj te wiadomości to waruje wszystko. Tu to samo widziałem. Dolar. No to tam niektórzy wzięli już połowę zysków. Ale ja myślę, że to do góry pójdzie zaraz, nie? Oni się tak się czają, ale dolar myślę, że osłabi się. Bo nie wierzę, że podniosą do 2,5. Coś kurde. Coś wywiną. Tu to samo jest. Było pod 2,1. Myślę, że przez chwilę chociaż jeden się umocnią. Nie? I tutaj mam już alarm, bo będę tu łapał na baja. AUD, dolar. No tutaj widzę taki impuls, korekta i tu jest ważna strefa. I myślę, że jak tu są tak nisko, to że dojdą to, nie? Przyklepią. No a to jest ponad 500 pipsów, nie? No, AUD, no czyli jeny. No to mam do 50 też, nie? Że to tą korektę zrobi tu. Jeszcze raz przetestuję ten i do góry. Out the cut. No to mamy jeszcze otwarty, nie? Zostawiamy. I frank szwajcarski to samo, ale poszedł w górę. O, ale jest korekta chyba. Dobrze. A ten euro CHF? Euro CHF? My nie mamy tego. No ja wiem, że nie mamy, ale ktoś to tam ale podawał chyba. Nie? Mieliśmy take profit, mieliśmy tu. No chyba, że... Nie, ale tu na dole nie podawałeś tutaj na baja? Euro CHF? Zaraz sprawdzę. Euro CHF. No. Z 2 dni temu chyba. Nie ma takiej. No bo ja funt do dolara podawałem. I euro GBP było, nie? To co jest na baja. I euro GBP, tak, to stare. Tak, to euro GBP, to tak, to ja wiem. No. Złoto, ja widzę złoto, znaczy widziałem wczoraj na baja, bo on zobaczy, że on pokaże to złoto. Co ja tu widziałem? Sorry. Na jakim to interwale? Dobra, wykasuję to. Ja widziałem tu tą strefę. I oni atakowali już który raz. Ja rano tu próbowałem, nie dało rady.
Mówię raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie. To jest bardzo mocna strefa i kurde, i dlatego wczoraj twierdziłem, że to pójdzie baję. I tu wszedłem na baja, tu mnie znowu wywiozło tej strefy i automatycznie do góry, nie? Czyli coś tu jest, nie? I tak sobie myślę, że pójdą nawet do 1850, jest to możliwe, nie? A jak się przypatrzycie, to jest impuls i flaga, nie? Tomek, ten poziom jest mocny, bo to jest tak jakby wczorajsze low i 161,8 z tygodniowego wsparcia. No. Tak, tak, ja wiem, że zobacz, ja patrzę... są tam dwie strefy, tak. Dlatego jest mocna. A zobacz, się śmiałeś wczoraj? Że nie zrobi 60 pipsów. Patrz, prawie był take profit. Mówię, że powoli chodzi. No bo chodziło powoli. A prawie take profit to jak w żywcu. Robi różnicę. Ale mówię prawie, no na pewno byś wziął już połowę albo coś. No, wiadomo. Ja przynajmniej, nie? A znając ciebie, to będziesz sobie już wziął na pewno. Byś nie czekał. A ja to zrobiłem na 50, nie? Tak? No zobacz, źle obliczyłem i ja bym zrobił na 50. No, na 50 ładnie wybiło. Centralnie doszło. No. Tylko mówię, tak ważna jest ta 50, nie? Dobra, to sobie uszykujcie, zagramy sobie. EURUSD. Minuta. Okej, kasuję wszystko. Dobra, 15 minut i jaki mamy trend? Znaczy tu teraz mówić, to jest zafałszowane wszystko, bo to przez te wiadomości, ale co widzicie? Spadkowy. Mhm. Chociaż tu jest, jak się... Jeszcze może zrobić tam... Tu coś jest, nie? No. Tu jeszcze bym pociągnął. Tu. Okej. Okay. Spadkowy, nie? I później bym się zrobił... Tutaj mam dołek, czyli nie przebił tego dołka, czyli słabnie. Mhm. Sprzedaż, nie? To ja, MACD jest do góry, MACD jest trochę jest na dole. Ja bym sobie spróbował, spróbujmy na baja zagrać. Na baja, no. O, poszło. Ale to teraz wchodzisz? Teraz, a kiedy? Zero. 145 wejść. 145. Już? Tak, już, no. 145. Stop lossa daje... Czekaj, aha, bo ja to kurde... Okej, dobra. Ja to zrobiłem z 15 minut, nie? No właśnie też się tak zastanawiałem. Okej, okay, no mówię, że już za dużo, nie, za dużo przy ekranie się przy monitorze. Dobra, zróbmy sobie stop loss, a to jeszcze może iść, nie? Stop loss, zróbmy sobie 15 pipsów. A teraz sobie wezmę, co tam się dzieje. No, ktoś tam nie może wejść na Zoom chyba. A co jest? Nikogo prośby nie ma. Okej, okay, mamy to i teraz profit sobie zrobię. Teraz sprawdzę ten impuls z góry.
Myślisz, że do 20 do 50 dojdą? No nie, no ale chociaż jakiś zabezpieczyć później można, nie? I zobacz, dajmy sobie 15. No i dopiero się zaczyna ta akcja, nie? Z 15. Czy zagramy jedną pozycję, jak pójdzie do góry, zabezpieczymy, no bo nie ma sensu grać, bo zaraz o 19 się takie numery będą działać, nie? Że... To weszła? Gosia, jesteś? Jakie tam masz TP? Ile do 50 to masz na poziomie 0,1383, tak? Czekaj, ja już patrzę. Już patrzę. Zrób 60 pipsów. Take profit, tak? Tak. 15 stop plus 60 take profit. 4 do 1. 4 do 1. Aha, czy tu gdzieś wypadałoby? Cześć wszystkim. Cześć, do udało. Cześć. Jaki to jest poziom? 01745. 01745. A w co wchodzicie? Wchodzicie w euro do dolara teraz? Tak. A to ze scalpingu zrezygnowaliście całkowicie na razie? To jest scalping. To jest scalping. Ale wchodzimy w baja? Baja, tak. Jak 60 pipsów to nie jest scalping nocowy. Co? Normalnie masz 500 tysięcy, no to teraz no, a 60 to jest scalping. Taki. To jest scalping. 95, poczekaj, 995, 15 pipsów. Okej. Okay. Wiesz, jak widzę większy ruch, no to szkoda mi, nie? Na 15 się wszystko zaczyna, to zobacz. Jakie ropa dzisiaj ruchy robiła, widziałeś, patrzyłeś? Nie potrzebowałem. Miało dzisiaj być o ropie, wynika jakieś tam. No były o 16.30, ale w sumie trochę negatywne. Ropa wywaliła do góry na prawie 100 dolarów. Ja ci powiem, że kurde, czasami nie rozumiem, nie? Deksy? Nie, poczekaj, to miałem w złocie. Po wiadomościach ruch na 250 pipsów na ropie. Tu zrobili zmyłkę. Ale w ogóle jakie ruchy dzisiaj były, masakra. Ty masz ropę po 97,50 u ciebie? Tak. Aha, bo ty masz WTI. Dobra, dobra. No szkoda, że tu nie złapałem tu tego, ale okej, okay, dobra. A jeszcze właśnie, zobaczę, czy to jest. No i tutaj, nie, to złoto, sorry. Euro USD, muszę to zrobić. Bo ja z tą kropką łączę, wiecie? Ty, ja teraz tak patrzę i nie ma u mnie tego WTI na IC Market. Jest. Po 95 dolarów nie ma. Jest dwa rodzaje WTI, ale jeden... To są inaczej kwotowane, wiesz? No to właśnie o to chodzi. No ale to jest ten WTI. Czekaj, nie, na no. Mike Market to masz... się nazywa... WTI N2 i WTI Q2 masz. A to są dwa różne kwotowania. Nie, XTI.
Tak, XTI to się nazywa, XTI Ale USD. XTI teraz jest 99,5, a Tomek ma inną wartość. No bo, ma 95, bo nie znajdziesz tak. na TradingView, nie znajdziesz od nich tych fotowań. Aha. Tam musisz trzy dodać chyba, trzy loty, jak się nie mylę. No jak jest, jak tu, patrz, jak u Tomka jest teraz 96,80, no to tam jest 99,80. 99,50. No widzisz, no taka, około trzech różnica jest, nie? No, dobra. No. Zobaczcie, jak ja łączę tam właśnie to złoto z tym, nie? Tu mam ten. No, euro stop loss zaraz. 15 zrobili to. Nawet tu nie wszedł. Ja bym że to jest 15 minut, nie? No w ogóle wejście nie było. Wejście było tu. No powiedz, jak łączysz, mówisz? Łączę tu wejście, nie? I patrzę tu na kropę, nie? Na złocie, jak to łączę, nie? Wszystko. No. Ale kropę gdzie masz? Nie masz kropy, nie? A jaki ekran widzicie? Euro. Dwa wykresy. Dwa wykresy widzicie, tak? Tak. No, tu mam kropę. Widzicie? Jest, tak, taka zielona kropka. Zielona kropka tam jest na dole, no. No ale to ty zrobiłeś tą kropkę, nie? Jak ja zrobiłem kropkę? No ja nie wiem, bo jaką kropkę ty widzisz? Tam są takie zielone dwie kropki na dole. Z prawej strony na tym wykresie. Podzielone na dwie części. Sławek, ile ty widzisz ekranów tych wykresów? Aha, kurwa, ja jeden widzę. Dobra, teraz widzę dwa, no. No jak tu jest, wiesz, tu mi wychodzi wyjazd jest. I tu widzę ten. Aby patrzę. Dam ci przykład tego, nie? Tam na tym skalpingu. Załóżmy, no, że tu wyszło, tak? To tu. No, akurat wejście nie było tu. Na bank nie było tu wejścia, ale wejście było tu. Jest kropa, jest wejście i mam przebicie tu. Przebicie moich M, nie? Tam jest i tam jest flaga mała. I dla mnie wejście tutaj by było wejście na w tym momencie na baja, nie? Tutaj jest. Pod tym jest stop loss. Naszego. A take profit był gdzieś tu. 12 pip, nie? No to by zrobił. I tak jest połączone na złocie to wszystko, nie? Tylko dzisiaj były cyrki, bo tam była taka konsola była i tam się popierdoliło coś. No ten, no powiedz, te ustawienia tych M to masz jakieś swoje, czy? A bo ciebie nie było. Tam nie, jest... mnie nie było, nie. Masz, 22.11. To się możemy, bo inaczej stochastyk jest też inaczej, nie? To się może umówić. No, no. Stochastyk mam 21.76, nie? Czekaj, to... Czekaj, sobie wezmę długopisy. No powiedz, czekaj, no. Aha, to jest, teraz masz co, stochastik, tak? Tak. Stochastik, czekaj. No i te M jeszcze. M mam 22.11. No a ty masz trzy, widzę tam, nie? A ta jedna co jest? Jak łączy? No to widzę raz, dwa, trzy linie jakieś.
na tych emach. A ty to powinieneś mieć. Ty mówisz o tych. Na tych nie patrz, nie, to jest najważniejsze, te emy. Które? Te, po lewej stronie. A czekaj, to idę. A tam to używam tylko jako, kiedy brać tych profil albo coś. Aha, tu te emy. Tu. 22.11, nie? Czekaj, dobra. A powiedz mi jeszcze, a dlaczego ty używasz ten? No. Te inne świeczki. Bo mi do automatu lepiej. Mam te dzióbki, wiesz? Mi tak lepiej pasuje mi i mu zaznaczę i kiedy, co, jak. Kiedy take profit, on wie wszystko. Ja to lepiej widzę, nie? I czytam od razu, wiem, czy jest nad, pod. No wygodnie mi po prostu. Pewno tam to też się da ustawić, ale mi jest wygodnie. No i... No ale to nic, nie, to masz to normalne, tylko te wziąłeś, nie? Te świeczki. No ale u ciebie jakieś one grube są, a u mnie jakieś takie cienkie wychodzą. Jak grube są? To się powiększą, bo tam... Nie wiem. No, jak ja zrobię u mnie, to... Poczekaj, to są takie cienkie. Ustawienia zaraz zobaczę. Bo to są te słupki, to są, nie? Słupki? No, a u ciebie jakieś takie grube są, a u mnie takie cienkie, że ja nie widzę ich. No to muszę, patrz, no. O, widzisz? Tu masz. Gdzie? Na symbol ustawienia, nie? Wykresu? No. I tu masz wąskie, tu masz pewno zaznaczone wąskie. Gdzie ty to zrobiłeś? Gdzie? Ustawienia czego? Ustawienia, wykresu. Patrz, wchodzisz tu. W zębatkę. Czekaj. Prawy górny. Gdzie to jest u ciebie? Tu, prawy górny róg. Tu widać, czy nie? Tak, widzę. Czekaj, no. Klikasz i tu masz wąskie albo normalne. Zębatka. Gdzie to pisze te słupki? No pod kolorami. Symbol. Pokaż, weź jeszcze raz tam wejść na te ustawienia. Ustawienia? No. Tu masz wąskie albo normalne, grube. Aha, wąskie słupki, no. Teraz. Okej. Okay. No i dobra, teraz był stop loss i zobaczyć, co się dzieje. No i teraz jest to inaczej, no. No i teraz... Szykujemy się do akcji. Patrzcie. Tu już wyszło, nie? Ten stoastryk jest wygięty. Czekaj, bo teraz tu, gdzie ty patrzysz, na który ekran? Bo... Ja patrzę na obydwa od razu, dlatego może mi głowa boli się. W sumie na trzy, bo tu jeszcze jedno. No na Magdi tam ci się zielona kropa zapaliła. Właśnie chciałem powiedzieć, że zielona kropka się zapaliła, okej. Okay. A ty to masz z minuty, tak? No. Z minuty. I wam pokażę, jak można skalpować, kiedy ten profil brać. Nie? I zobaczcie, tu już jest odpowiedź, że jest dywergencja, nie? To Magdi mi pokazuje właśnie. Magdi też jest inne, nie? 7.12.4. Tutaj ty. No. Dlatego, żeby mi to lepiej dywergencję pokazywało. Czekaj, no. No, mów. Kurwa, 7.12.4. To jest, ale te dolne, tak, Magdi? Tak. Weź na to ustawienie, ja sobie zrobię fotkę z tym. Czyli aha, co, według wskaźników teraz masz wejście na buy, tak? Tak. Wskaźniki pokazują, ale to nie wszystko jest. Okej, już, no zrobiłem. To mówisz, że jeszcze nie wszystko, czyli co jeszcze? Ma emy. Aha. Mam i teraz sobie... Że muszą się przeciąć, tak? No musi być impuls do góry, że chciałbym, żeby one były do góry, nie? Patrz, i sobie robię... Tu się już przecięło elegancko. Tu sobie robię strefę, widzę, że tu jest jakiś opór. I teraz, żeby one mi... Tu wskoczyły i tu mogą sobie, wiesz. No ale są te świece takie malutkie, no nie ma nic tu.
To trzeba czekać, nie? No ale idzie na rąbacz. Powiem wam, że idzie na rąbacz, nie? Ale to tylko na tym, tak? Na tym EURUSD, czy na to na wszystkie. Ja na złocie no wczoraj, nie? Na tym, nie? Tam rąbałem na tym, nie? Mhm. No. Po $2, po dolar. No. A dzisiaj nie wiem, ile to jest. Zrobiłem 10% konta chyba. U siebie. Poczekaj, tak, około 10% konta zrobiłem. A jeszcze niepotrzebnie zostawiłem na noc, nie? Tak to było około tam 15. No dzisiaj już nie zostawiam. To co, w nocy połapało ci stoplossy, czy? Nie, ale poszło mnie w tą stronę, wiesz, bo jeszcze, wiesz, zasnąłem, ustawiłem sobie większy stop loss, nie? Bo wiesz, jak na spread, a i uciekło, nie? I później zrobiłem błąd, bo doszło do tej strefy i chciałem zaatakować, mówię, piąty raz, nie, czy szósty, nie? Rano. I na sela, nie? Puściłem i gówno, i tam straciłem. Gdyby to nie stracić, to bym miał 30% konta znowu. Gdyby nie rano te porażki. No okej, okay, idzie do góry. Już zobaczcie, dla mnie to jest głowa z ramionami, już tak przypomina mi. Jest impuls. Okej, okay, utrzymało się na tą jedną. Ale czeka, żeby się nad EMO utrzymało, nie? Tak, tak, najlepiej obydwie, nie? No to trzeba wyczekać, nie? Bo to... No a tu patrzysz, żeby się ten zrobił zielony? No zielony jest, ale a ten, no tak, może być, no zielony, no. To już będzie zielony, jak jest nad tym zauważony, to jest zielony, wiesz? Aha. Czyli jak przechodzi na te emy, to wtedy jest wejście, tak? Mhm. I stop loss poniżej tej ostatniego dołka. Tak. Nie dołka, patrz, jak tu będzie, patrz, jak tu będzie cena, nie? I tu będzie wejście, na przykład tu, nie? Mhm. To stop loss tu. Aha. No, aha, bo ty, dobra, rozumiem. Take profit sobie może zrobić tak, na wiele sposobów jest, nie? Tu, bo tu było coś ciekawego. Albo jak ci dojdzie ten stochastik do góry. No tak, tak, tak. A to już tam nie patrzysz nic wyżej, tylko wychodzisz i koniec. Tak, tak, no to no mówię, dolar, no tam widzieliście, nie? Dolar, i dziękuję, ale mnie nie ma, nie? I to się później uzbiera, nie? Przecież. No to ile to wyjdzie tych pisów? 5? Wiesz co, czasami 3, czasami 10. Ja tam nie liczę, tylko patrzę, iż jakaś świeca się zmienia. Dziękuję, nie ma mnie. Mhm. Tylko euro tu widzę inaczej, chodzi złoto szybciej, nie? No to wiadomo, nie? A dzisiaj by tam pouciekało, nie? Parę. I się bałem, że o 14 coś będzie nie tak i wiesz. Konto wyleci. Znaczy nie, no konto nie mogło wylecieć, bo tam... Bym stratę zrobił potrzebną, bez sensu. No i chyba zrobię sobie tanie, żeby nie było tak, że siedzę i nie wiesz, łeb boli, tylko zrobię, nie wiem, 3-5% dziennie i koniec, nie? No. Po co? No to nie zostawisz się na tym automacie.
Nie, i wyłączysz, nie, bo ja mówię, pierwszy miesiąc chcę pilnować to w ogóle, jak to, czy jakieś błędy są, nie? No, no. Mariusz mi dzwonił, on w Polsce jest na tym evencie, że są chętni, ale dopiero w sierpniu, nie? Będą, następne mogą być przyjmowanie. Mhm, mhm. To znowu jakiś event mają? Tak, jest w Warszawie. No przyjeżdża tam ten Tery. A to już było teraz, nie? Nie, no teraz to jest w niedzielę. Tery przyjeżdża, Brandon. Będą trajdować w niedzielę. Aha, ja myślałem, że, że to było już. Nie, nie, teraz jest, teraz. Aha. Nie, czy... Ja bym pojechał, to tam się z Łynie spotkać z tymi znajomymi, a tak to tam, mnie to nie interesuje, ten marketing. O, jest zielone się podało. Nie, już za stary jest, nie chcę mi się tego słuchać. Cały czas to samo jest, nie? No, to się nie zmienia. Tylko wymyślą jakieś nowe narzędzie i chuj, znowu marketing, no, nie, na cały świat. Zauważyłem, że oni mają co 2 tygodnie, 3 tygodnie, nie? Nowe narzędzie. No. Dobra, wjeżdżamy na baja. Razy 3 teraz, nie? Wjazd, dobra, jesteśmy. Wejście moje jest 0,57. I stop loss tam jest? 0,57. Stop loss będzie, tu jest wejście. To bym sobie dał tutaj, nie? 7 pipsów. 7 pipsów jest take profit. Już kurde, już od tego hałasu mam. Tu też jest fajnie, zobaczcie, też fajnie tu się... To dałeś 7,5 take profit i 7,5 stop loss? 7,7. A, 7, okej. Okay. Zobaczymy, co z tego będzie. Kurczę, że ten, Kamil nie idzie na MT4 tego ustawić, tego wykresu tak ładnie. Jak na TradingView, że sobie ustawię jak chce, nie? Ty się wiesz, no też są stochy, też są MACD i tak dalej, tylko nie, że... Nie, wiesz, o... Nie, nie chodzi mi o narzędzia, tylko że mi wiesz, chcę na przykład sobie zwinąć albo rozwinąć, to są problemy, przeskakuje mi cena. Co zwinąć albo rozwinąć? No, wykres. To jak ci przeskakuje? Nie rozumiem. Przeskakuje mi, kurczę, jak chcę się zmniejszyć, a jak sobie myszką zrobię kółkiem, to mi wyskakuje większe. A nie wiem, ja czegoś takiego skala. Nie mam. Musi... O skalę mi chodzi. O zoom. No to nie, to ja tam tylko dajesz u góry plus i minus masz lupą, ewentualnie... Jak masz na dole też tą tak jakby skalę, nie? Okay, datę. O, dzięki. Plus, minus, lupy, no. Już wiem, już mam dobrze. No, plus, minus, u góry masz lupę, a jak chcesz inaczej, to masz tę skalę i po prawej stronie tak jakby oś x, y, nie? No wiem, no to wiem, to oś właśnie robiłem, ale nie widziałem do góry tego plusa i minusa. No, to masz plus, minus i tu się nic nie zmienia, jak sobie naciśniesz, nie? Także... A masz też skalibrowane te M, stochy i to wszystko na czwórce? Nie, a idzie? Bo szukałem tam, chciałem. No jest MACD na pewno, jest stoch na 100%, a nie wiem, te reszta to nie wiem. Ale nie wiem, czy możesz tyle otworzyć na resztę, nie w tym kącie 4. Możesz, tutaj możesz otworzyć bardzo dużo rzeczy, tylko że tak? Mówię, tu jest fajnie, bo na TradingView masz coś takiego, że sobie kolory fajnie porobisz, nie?
A tam jednak tych kolorów aż tak dużo nie ma, nie? No. Jaka to jest M3, ale jaka? 44. A. Bo tu widzę, że ta 44 robi robotę też, nie? Jak cena spada pod nią, to ona wyznacza trend. Okej, tu spadło i poszło. Tu spadło. No, czyli musi być ważne. Zarabiam sobie tutaj. Gdzie ona jest? Wykładnicza. Wykładnicza. To może mi się przydać. Nie wiem, skąd ją mam, tą 44. Może być. Dobra. To jest 2, 2. Zapisz. To 128. No, to mamy 7, zrobiłem 70 pipsów. Tick profit. Zobaczcie, tu fajnie już przebiło tą 44, nie? I to może być już ciekawie tu. Może iść jeszcze wyżej. Co robimy? No nie wiem, bierzemy to, co mówię. No za godzinkę jest to, nie? Zaraz się zacznie. A to euro USD, nie? No. Niech pierwszy zrobi take profit. No. No i tak można dziubać, nie? Dziubać i później jak masz kasę, duże konto, to wiesz, no to pips 3 to robi robotę, nie? Aby lotem regulujesz wszystko, nie? I zobaczcie, jak jest, dojdzie stochastik, dojdzie do góry powyżej 80 i to powinien być tick profit. Czyli. Tak, to ten stochastik jest inaczej, tutaj ten... inaczej jest, po swojemu. No. Ale jest dopasowany. Dopasowane wszystko jest razem z MACD. No i ta prawa strona. Na tej prawej stronie. No, jeszcze masz tutaj to zaznaczone. No wiesz, ja tu też sobie patrzę, czy jest czasem jakaś czerwona mi nie wyskoczy albo coś. Czy jeszcze ma, wiesz, do szczytu, czyli do czerwonego punktu strefy. To sobie reguluje. Jak już widzę, że doszło, jeszcze nie mam take profitu, a już doszło tu do góry gdzieś, no to kurde, wolę zamknąć i poczekać na następne wejście, nie? No, to... Profity i spadać, nie? No jak widzisz, jeden pip zabrakł i stoi, zobaczymy. Ale się przecięły wszystkie, to już jest dobrze, nie?
Zaro będzie profit. Czuję w kościach. Nie no, jak się patrzy cały dzień na te wykresy, to już później się wie. No. No chyba, że ktoś wejdzie teraz. Jakiś gruby gracz i... Ale to jest minuta, nie? No, to... no tak, ale teraz jakby na przykład co, jakby doszło do... Co ty tam jeszcze dodałeś? 44, tak? No teraz 44 dodałem. To fioletowa, tak? Tutaj jest żółta, a tu jest fioletowa. No, to fioletowa to 44, tak? No. No, to jakby ją przebijało, to co to byś z ręki wyszedł, tak? Tak, dokładnie. Ale musi ją przebić. Nie, że się zatrzymie na nic, coś, tylko... No. Kurwa, no to ile pół pipsa? Nawet nie. No spread jeszcze jest, nie? Nie, to nie jest. Nie ma. O, zamknął. Dziękuję. Nie wiem, czy u mnie zamknęło. Chyba zamknęło. Tak. Jak patrzę na tydzień, nie? Miałem $78. Kurde, zrobiłem prawie 100, a $55 zarobiłem, nie? Prawie kurwa. 80%, nie? No. Teraz za dużo. Dobra, gramy coś jeszcze, czy? Tomek, no? Bo ja później dołączyłem pół godziny i nie wiem, czy rozmawialiście pewnie na temat tych pozycji wczorajszych. Trzymamy je dalej? Tak, bo grzebiemy tam, bo zaraz jest ten przecież. 20 jest. Ale jak pójdzie w złą stronę, to mi wywali konto. Baloty są nie tak. No niestety. No, czekaj. Miejmy nadzieję, że... Czy ja z tego, co przeglądałem, no to pójdzie w drugą stronę. Że pójdzie w naszą, tak? Dobra. Tak. Dobra, to ja już nie zaglądam, zajrzę jutro rano. Jutro sobie wejdź, zobacz. No, powiedz Tomek, tu Sela nie szukasz w ogóle. A teraz Sela... No nie, no znowu muszę wiesz. Musi poprzebijać wszystko, wiesz? I, no ale tu przebiło już ten, nie? To już sobie bym wziął. Poczekaj, tu pousuwam. No w takiej sytuacji też bym sobie zrobił tutaj. Przebiło ten opór, nie? No i kurde, ciężko teraz tu Sela, nie? No. Ja to z Baja szukam, nie? Jakiś rites może tu, bo ta strefa wejścia by była tak. I wiesz, on tu zrobi rites, Stolastik powinien na dół iść i się ładujesz, nie? A najlepiej jest wejść raz, nie? Tak, tu weszliśmy i trzymać, nie? Wziąć sobie z 15 minut, z godziny, zobaczyć jaka jest sytuacja. No sobie sprawdzimy, założymy sobie tu. Tu mamy ten impuls.
I czy dojdzie tutaj do 50? Czy dojdzie, nie? Bo ja tak biorę ten, nie? Biorę tick profity. Czyli my tu wchodziliśmy. Czyli 22 i tam było 7 pipsów, nie? Czekaj. A jak ktoś ma psychę, no to sobie bierze go z godziny, nie? I patrzy. I robisz to samo, nie? Okej, tu poszedł impuls. I do 50, nie? I tu już ma 65 pipsów, nie? Zobaczmy tu, czy doszło. Tu był impuls na wzrosty. I zobaczcie, gdzie się zatrzymała cena. Na 50. Tu jest 50. Bo tu patrzymy na wzrosty. Impuls zeszło do 50. Mówię, ta 50 to robi robotę, nie? No a teraz jak się zmieni trend na przykład, to sobie tu zaznaczcie, tu macie, czy tutaj ostatni dołek był. Jeżeli nie przebije tego dołka, to MACD, to znaczy, że słabnie. Czyli cały czas wzrosty będą, nie? A jak przybije teraz tu, to zróbcie tak, jak przybije ten, no to mamy wzrostowy, się zaczął, nie? A to jest obojętnie, z jakiego tej trybu bierzesz, czy to z godziny musi być? No nie, ale to jest obojętnie, z jakiego, nie? Ja gram na minucie, bo to raz, dwa i tam biorę parę pipsów i na razie, nie? No. No ale to tutaj z minuty, jakbyś to widział, no to kiedy byś wchodził? Z minuty było. Zobaczymy, jak tam jest sytuacja na minucie. Na minucie w sumie korektę teraz robią, bo wyszli to... Ale nie, tu cię na magnie zobaczyć. No. No my wchodziliśmy, zobacz. Tu bym sobie zaznaczył. I zrobiło mniejszy, nie? I my tu wchodziliśmy na baja. To było tu. Tu wchodziliśmy na baja, widzisz? I zrobiło mniejszy. I już wiesz, że prawdopodobnie się zaczął trend wzrostowy, nie? Na minucie, nie? Oczywiście, nie? No bo nie przebił tego. No i tak było faktycznie. Przebił te M-y i my wzięliśmy tu profit, nie? Tomek, a teraz takie pytanie, jak masz MACD teraz, nie? No. I teraz tak, od lewej pierwsza zielona górka. Od lewej pierwsza zielona. Od lewej. No. A teraz przesunęłeś, dobra. Daj, teraz masz, teraz po lewej stronie masz trzy czerwone, nie? Tu? To? Tak, tak. No. I teraz zobacz, ta pierwsza jest wyżej. Druga jest niżej, a trzecia znowu jest niżej. Tu masz, tu masz pokazane, że jest spadkowy. No tak, ale załóżmy, że ty nie wiesz, że jeszcze tej trzeciej nie ma. I masz tylko tą pierwszą i drugą czerwoną. To też widać tak jakby słabnęła, skupujący słabli, nie? A później zobacz, dup i znowu są. Wiesz, o co mi chodzi? Patrz, no wykasuje ci wszystko. Masz taką sytuację, nie? No i tu byś wchodził na baja. No i tu masz baja niby, nie? No pokaż gdzie. No teraz no MACD. No ty to MACD mówiłeś, masz... nie? Tak, no ale no nie ma, no jeszcze M się nie ma impulsu w ogóle. Znaczy się, no M jeszcze nie, ale tak, stok się skrzyżował. Tak. MACD masz generalnie niżej. No, poczekaj. I teraz czekasz w sumie tylko na M, czyli czekasz tylko na to, co żeśmy czekali, na co czekaliśmy przed chwilą, nie? Poczekaj, bo ja nie wiem, czy tu jest to samo.
Czekaj, bo tu też muszę cofnąć. Można tak? Można. No to musisz wejść na, znowu na ten, nie? Na świeczki? Aha, tu. No. I może obcinać teraz, nie? Czekaj, że się zaznaczę. No i idzie rozkopsem. No i zobacz, zielona kropka zaświecona. Stoch jest, stoch masz skrzyżowany, Magdi też pokazuje tak jakby na wzrosty, więc generalnie czekasz tylko na impuls, tak? Dokładnie. Aha, to mi pokazuje tu i tu. No. A tu bank, niespodzianka. Ale nie było wejścia w ogóle. No bo, no, nie, nie było. No bo nie przebiło. Bo nie przebiło, no. Emy się nie przebiły, nie? No, ani się emy tutaj... No puść to teraz jeszcze trochę chwilę dalej. Ale poczekaj, którą? Tą czy tą? No widzisz, teraz się emy przebiły, nie? No dobra, tu mówisz, tak? No. No ale z drugiej strony stoch jest wysoko też. No, no właśnie. Jeszcze daleko. Poczekaj, zobaczę. O, tu przy ten. Na świeczki musisz wejść. Tu nie było wejścia, no nie było, bo tu zobacz, gdzie była. Tu była zielona dopiero, nie? A ja tutaj szukam na dole, nie? Stąd, no. Nie być na dole, nie? No to. Mm-hmm. No na Hama by złapał coś tu, nie? No, no, ja wiem. Ale ja chcę takie coś, jak dzisiaj graliśmy teraz, nie ten. Mm-hmm. Dlatego trzeba być cierpliwym, wyczekać, nie? To nie jest tak, że o, prawie weszło, nie? No, no nie, no, prawie robi różnicę, nie? No to wiadomo. Wiem, że to może być skomplikowane, bo tego trochę jest. Ale to idzie złapać. No. No i teraz na przykład zobacz, na minucie masz tak jakby lekką korektę, nie? Teraz, aktualnie. No, 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 no. No i ale stok na przykład jest wysoko, a to masz aktualną cenę teraz? Tak. No i tak, stok jest wysoko, ma gdzieś zielone, kropa niby czerwona. No, to no i co? No teraz tutaj jest blaszka, no bo nie widzę, no ja chcę... Tu ani teraz na baja, ani na sela teraz tak jakby, tak? No, jedynie żebyś jak pomyślisz, że to jest impuls i to jest flaga, nie? I tu... Ale ja wiesz, kiedy ja bym grał? Ja bym grał... Jakby mi to przybiło tu. Jakiś impuls znowu do góry. No, ale lepiej jak tu było, nie? A po prawej stronie na tym wykresie, tam nie masz głowy z ramionami? Ten... Ta taka mała po prawej stronie. Po prawej stronie? To? O to, no. Nie wiem, ale tu teraz jest ważne, czy przebije tą 44. Teraz ważna sytuacja jest. Ustawcie sobie 001 i zagramy. Na sela, tak? Nie, nie, jeszcze nic. Co? Jeszcze nie, bo jeszcze świeczka, czas się nie skończył. No ja wiem, ale na sela? Ja bym patrzył na baję teraz. Aha. Bo jest, odbiła się od 44. Tu sobie powiększę. To już jeszcze nie kończy, no teraz tak. Odwrócony RGR.
No, na większych interwałach są takie same sytuacje, tylko trzeba długo, dłużej czekać, nie? Wiadomo. Dziewiętnasta jest, także zaraz zacznie świrować. No. Dobra, obronili się, dajmy baja. Dajmy baja. No, no wiesz, wiadomo, jeśli masz o 20, to chyba jeszcze nie ma dość świrować teraz. No, ale to już tak, wiesz, godzinę przed tym już pewnie cena zacznie wariować. Moje wejście jest 131. To 31. No stop loss będzie. Tu się spojrzę. Dajcie 5 pipców. To jest ryzykownie teraz gra, nie wiadomo, bo tu jest. Ale zobaczymy, czy to na odbicie. Tu mi nic nie pasuje, ani to Hansi, ani ten. Patrzę na kropy, dobra, patrzę na kropy i take profit, ja bym dał. W tym miejscu. 6 pipsy. Na moje oko się obronili tutaj, nie? Nie ma. No, ale to są wiadomości. No ja wyczekuję zawsze góra albo dół, nie? No powiedz, a ten tych profit skąd wziąłeś teraz? Tu widziałem, że coś się działo. Poczekaj, może tu będzie lepiej widać. Widzisz, tu były jakieś zawirowania i sobie wziąłem stąd. Mogłem wziąć też stąd. Ale tu raz, dwa, trzy, cztery razy cena tutaj się stykała. Zobaczymy. Zobaczymy. Tu mi jeszcze podpowiadało, nie, że jest dywergencja, nie? Raz, trzy razy, nie? Na jakich instrumentach? Wtedy jak wchodziliśmy na baja, nie? Na dole. No. I teraz jest na sell. Jak jest na początku, nie? Jak jest na początku ten 100 ASIC do góry, to może do góry jeszcze tam spędzi trochę czasu, nie? No. Zobaczcie tu na przykład. Często jest. Do góry, nie? Jeszcze walnęło. Tylko ja mówię, ja tak nie lubię, ja sobie wolę wyczekać. Góra, dół.
Bo ja chcę, żeby rynek robił to, co ja chcę, a nie żeby rynek mną manipulował, nie? Że... No. No później zdziwienie, nie? No i no nie grajcie tego czasem na telefonie albo na czymś, nie? Lepiej przed wykresem, nie? Gdzieś tam w pracy, tego to nie ma szans nawet, bo ty czegoś nie zauważysz i... Tomek, tak? A powiedz mi, czy my czasem nie gramy takich przeciwstawnych sobie tych pozycji? Bo na przykład ja mam funt do dolara i funt do jena. No. I funta do dolara mam na buy. No. A funta do jena mam na sell. No. Coś ci pójdzie na stop lossa, to ma 150 pipsów stop lossa, a jak ktoś ci pójdzie na 400-500 tych profit, to masz 500 na 150, a 60-50 do przodu. Nie, ale poczekaj, bo co ja myślałem o tym, że jeżeli funkt się wzmocni, jeżeli funt się wzmacnia, to my tą pozycję mamy na minus, a tą drugą pozycję mamy na plus. Jena nie możesz porównywać do dolara też, nie? Ale teraz tak się dzieje chyba. Dolar w ogóle za mocny jest, nie? Mi się wydaje. Ostatnimi czasy szaleje. Dolar jest... chyba, jakąś korektę chyba powinien mieć wreszcie. Euro przecież prześcignął, nie? W pewnym momencie. No. No tak, ale wiesz, w tej całej wojnie ekonomicznej, nie? No to on się będzie umacniał tylko i wyłącznie. Ale chyba jeń się umacnia, co? Na rękę to ci powiem, bo dużo krajów ma kredyty w dolarze, nie? No. I one po prostu nie mają wyjścia. Oni mają wyjścia, no. No. A teraz zwróćcie sobie też uwagę, bo Ameryka jest mega zadłużona, nie? Oni mają chyba już ponad 30 bilionów zadłużenia, przekroczyli to. Oni sami nawet nie wiedzą, ile mają. I wiesz, jaką teraz kasę czepią, że dolar jest taki drogi, oni przez to dzięki temu mogą trochę długu spłacać, nie? Oni nie spłacają, oni drukują. Będzie duży, światowy reset, zobaczycie. Bo to, no, będzie. Nie, to jest. Oni, Stany podobno, nie wiem dokładnie jak to działa, ale ponieważ wszyscy się zadłużają w dolarze, nie wiem, rozliczają w dolarze, to bardzo na korzyść wpływa dla Stanów Zjednoczonych. No tak. Oni tak, na tym tak. Korzystają bardzo. No, Stany się cieszą, bo dolar, wiesz, dolar mocny osłabia Chińczyków, nie? Jak 3/4 świata się rozlicza w dolarze? No. Oglądałem ostatnio taki na YouTubie program. No i tam właśnie mówili, że się spotkali tam właśnie Ruscy, Chińczycy, Indie, Południowa Afryka i tak. Brazylia. No i kombinują nad jakąś właśnie wspólną walutą, żeby się przeciwstawić dolarowi. No ale tam te eksperci się wypowiadali, mówili, że to raczej nie przejdzie, bo... Nie dopuszczą, wojna będzie. Bo by nie było, nie, oni po prostu, ta waluta będzie miała przebicia, nie, bo jest tyle dolara, że... Ale Amerykanie nie pozwolą, nie? Bo nie będzie, to wolą wojnę, żeby wybuchła trzecia światowa, żeby ten. Nie, żeby dolar nie był światową walutą, nie. No właśnie, dlatego oni nie mają szans, nie? Nie pozwolą. Jedynie oni mówili, że była opcja, jakby Chińczycy wprowadzili tego. Chyba, że Kaczyński już złotówkę wprowadził. Tego krypto śmieszne, nie? Wysłałem wam teraz zadłużenie, zobaczcie sobie. No ale to jest Polska. To jest jakieś wewnętrzne czy zewnętrzne, bo są różne te zadłużenia. To masz national debt. To masz tak jakby jakie, czyli wewnętrzne, tak? To są w obligacjach, tak? Tak. Wejdźcie sobie na taką stronę, tam czekaj, dałem wam na tym screenie tą stronkę. Wpisz sobie usdbt.clock.org. Tam co obcięło to zdjęcie, to clock.org.
No i tu macie ogólnie wszystkie narodowości zadłużenia, jak rosną, nie? Bo tu Rosja od razu, bo Rosja tu od razu nalicza. Rosja jest mało zadłużona. Znaczy się teraz pewnie będzie więcej, nie? Ale oni przygotowując się do wojny, bo to chodzi o to, że nie zadłużasz się, ale wtedy jakby nie ma takich inwestycji w obywateli, nie? Nie wiem, w zdrowie, nie? I w Rosji w ogóle nie dbają o obywateli. Fatalne drogi, fatalna ta służba zdrowia. I by to nie przeszło, po prostu taka polityka gdzieś na zachodzie, w jakimś normalnym kraju. Bo to były protesty. No, ale generalnie Polska tu widzę nie jest źle. Mają podobnie jak Szwajcaria, tylko że Szwajcaria ma dużo mniej ludzi, populacja jest dużo mniejsza. No i jak tam? Zaraz tak profit. Zaraz tak profit. Dobra, to poczekam. O, mi wybiło tak profit. No. Widzisz, niby ci nic nie pasowało. Jak? Mówisz, że niby ci nic nie pasowało, a tej profit. No mi nie pasowało, no bo jak jestem, wiesz, gram inaczej nauczony, ale to jest... Poszedł impuls i to jest flaga, nie? Bo ja lubię grać z dołu albo z góry, nie? Jak siedzę już nad tym ile tygodni, no to wiesz, no to... A ty mi każesz ze środka grać. No ale no wiem, no jak się zachowuje przecież i tu była kropa, i tu no, impuls, flaga. No i to może jeszcze wyżej iść, nie? Pewno, że może. Teraz widzisz, że masz takie głowa, ramię, głowa, ramię. Nie? To sobie zrobiło. Wtedy patrzysz sobie na większe, wyższe interwały, co tam się dzieje, nie? Czy jest podobna sytuacja? Ja lubię 4 godziny. No, 4 godziny pokazują. No, już to widzę, nie? Że może iść do góry. Zobaczcie. Co to jest? Cyk. A tu idzie w górę już, nie? A tylko mi tu nie pasuje, nie? A nie, bo poczekaj, bo tu jest. 4 godziny, dobra. 4 godziny. No nie, no tu mi nie pasuje. Ale zobaczcie sytuację. Tylko się wywaliło, tam pisze mi. Mieliście jakieś problemy z Zoomem? Nie. No i zobacz, 4 godziny, powiedz mi tam, gdzie ty byś wchodził tu? Nie zerknąć. Powiększę. 4 godziny. Wiesz co, no ja bym czekał, niech Magdi się podniesie, jakiś impuls do góry. Czekaj, nic nie mów. No. Teraz. O tą sytuację mi chodzi. No to tu jeszcze wejścia nie ma na razie. Nie ma. Czekamy, to są 4 godziny, czekamy jakiś impuls w górę, nie? No impuls, jakąś kropę. Kropa jest tu niby zielona, ale że tu już jest gotowe. To jest... Ale to nie, to już jest, wiesz, i to jest za daleko. Tak, ale nie ma M, nie? Tu masz, zobacz, już wiesz, że jest gotowe na dole, tylko nie ma impulsu, nie?
Tuż? No i nie przycięło, emy się nie przycięły też, nie? W sensie... To najważniejsze teraz, nie? Że trzeba wyczekać, nie? Tylko tu jest trochę, czekaj, tu jest... Aha, dobra, tutaj puszczę. No i tu masz impuls na przykład już. To był impuls, była czerwona, nie wiem czemu się zrobiła. Tam wejście było raczej chyba wcześniej, bo tam już się przecinały. No, tam już było wcześniej. Tylko wiesz, do tyłu to łatwo jest analizować, nie? No my graliśmy na żywo. Tylko z minuty. To 60 pipsów, nie? Że mówiłeś. No ale dzisiaj, no teraz graliśmy tylko z minuty. To samo graliśmy, tylko z minuty. No. No ale ci nie pokażę 4 godziny, bo nie będziemy tu 2 dni siedzieć, nie? Dobra, ja lecę dzisiaj. No, hej, dzięki. Jutro normalnie o 10? Tak, normalnie. Dobra, to na razie, hej. No hej. W tym przypadku bym sobie dał... Poczekaj, tu się przebiło. To wejście było gdzieś tu. I pod tą świecą bym dał. Tu. 45 pipsów, nie? Profit. Profit. Poszło. I impuls, dobra, tutaj. Okej, 50, nie? Mhm. Nikodem, tam masz mega armagedon spokojnie. Tak. No to trzymaj sobie. Ale nie, bo to dla ciebie, bo mamie też dałam. No i teraz, no nie doszło, zobacz, przed 50 czy nie, zrobiłem to. Fajna, ładna, bardzo ładna. Zatrzymało się przed 50, nie? Mhm. Ja osobiście jak widzę, że są te knoty i ten, zobaczmy tu, jak to wyglądało. Tu sobie zrobię linię. Pokażę mi, tu? Nie. 28, 33, 28. 33, 28, 33. Co to jest 28, 33? No sobie te 50, nie? Bo tutaj nie mam, wiesz? Dobra. I teraz puszczę tu. Tu będę lepiej widział świecę, nie? Oj, tu widzę świecę już, jak, zobacz, knot. Nie dotknęło tych profitu 50. No. I to bym pewno zamykał już, nie? Mhm. A jeszcze zobacz, tu jest wyjście, kropa, nie? To już jest podpowiedź, nie? O, że trzeba brać profit. Tu już wyszło, trzeba brać profit, nie? I tu no. Profit. I tak, to by było około 200 pipsów, nie? Z 4 godzin, nie? Mhm. A 100 do 45, nie? Mhm. Ej, dotknęło, zobacz. Ale nie, ja bym wziął wcześniej, nie? No i ta 50 to jest magiczna. Dobra, jakieś pytania? Ja naprawdę mam dosyć monitorów. Tomek, tylko tradycyjnie spójrz na Bitcoina. To będzie szło jeszcze w dół? No, Tomek uważa, że tak, ale ja to nie wiem. Ja... No ja tam zaznaczyłem, gdzie jest wejście. No tutaj Karolowi robiłem. No ja bym tu wchodził, nie? Że tam niby jeszcze spadnie? No. Tu bym wchodził na baja, nie? No to ja tam wchodziłem ale tym to... pierwszym razem, nie? Aha. Ja to trzymam jeszcze, nie? Bo to są... Okej. No masz to samo wejście, no to trzymaj, nie? No. A już tam ładnie, powiem ci, było, nie? No ładnie, no. Mózg wyszedł, ale on musiał sprzedać, bo wiecie, słyszeliście? Nie, ja tam się nie interesuję nim. Że Elon, czekajcie.
No te tiry ładnie poszło, nie? Tu 40%, nie? Dobra, jak ktoś nie zrozumiał, nie, no to jest nagranie i to wrzucę, jeszcze może obejrzeć jeszcze raz, nie? No, ze spokojem sobie ustawił u siebie. Zawsze dwa monitory, nie? Nie, ja mam podzielone na pół. Tu dzielisz, nie? Wiesz, gdzie dzielisz? No. Tu. Pokaż, czekaj, no, czekaj, no. Gdzie ty to masz? No tutaj. No, ja wiem, no. Ja tu mam na dwa podzielone. No dobra, ale jak ty to ustawiłeś, te tak, a te okno tak? Masz dwa razy za ten, tak? Czy... Co mam dwa razy? Jedną, tu mam strategię jedną, a tu mam drugą. No, no i... właśnie, no o to mi chodzi, no. Co możesz robić na każdym oknie inną? No, ja wiem. Trzeba dwie strategie zrobić, nie? Tak, no to jak ktoś nie będzie miał, to problem będzie miał z tą drugą. A to jest stara, też tam robiłem ją, jak Alina była. Jak ktoś ma problem, no to się umówimy na Zooma i zrobimy to. Jeszcze raz. Dobra, czy tam Robert jeszcze coś tam masz? Czy Robert poszedł? Nie no, dobra, no to ten, jak się zgra, to wrzucę, nie? A to euro ładnie poszło tam. No, ładnie poszło. To byśmy nie tak... potrzebnie, żeśmy wychodzili. Nie, śmieję się. No nie no, dobra. Takie zasady są wyjazd. No, wiadomo. Dobra, trzymajcie się. No, dobrego wieczoru już. No. No.